W motelu Łużyckim odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Podniesienie kwalifikacji mieszkańców miasta Lubań poprzez organizację szkoleń bazujących na lokalnych tradycjach tekstylnych. Głównym założeniem zrealizowanego przedsięwzięcia było zaktywizowanie mieszkańców Lubania i ich udział w szkoleniach zorganizowanych przez Łużyckie Centrum Rozwoju. Projekt oczywiście zakładał jeszcze kilka innych celów szczegółowych. I było to między innymi umożliwienie nabycia przez mieszkańców Lubania wiedzy i nowych umiejętności w wyniku uczestniczenia przez tych mieszkańców w cyklu powiązanych ze sobą szkoleń, które bazowały na tematyce wykorzystania tradycji tekstylnych miasta Lubania. Ponadto celem projektu było także rozwijanie u naszych uczestników umiejętności przydatnych na rynku pracy, ale nie tylko, także umiejętności, które mogą wykorzystać w życiu osobistym, jak na przykład obsługa komputera, aparatu cyfrowego, planowanie i organizowanie różnych wydarzeń, między innymi takich jak dzisiejsze nasze spotkanie, a także rozwijanie ich wszystkich zainteresowań hobbystycznych, umiejętności manualnych, praca w grupie, zdolności komunikacyjnych i szeregu innych. Chcieliśmy także, aby poprzez realizację projektu nasi uczestnicy przekonali się do idei uczenia się przez całe życie, że to nie jest tylko domena ludzi młodych. Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2010 roku, oczywiście od rekrutacji uczestników. Zgodnie z założeniami projektu naszego, jedynym kryterium obowiązkowym przy rekrutacji było zameldowanie na terenie miasta Lubań. Preferowane jednak były osoby po 45 roku życia. W wyniku przeprowadzenia działań rekrutacyjnych została utworzona 25-osobowa grupa uczestników, jak Państwo tutaj widzicie, która składała się głównie z kobiet. Mieliśmy tylko dwóch panów i 23 pani. Także panowie byli w mniejszości niestety. Każdy wykład był ciekawy. Wniósł coś nowego, coś świeżego w nasze życie. Historia Lubania i okolic była piękna. Wiadomo, komputery, babcie mają okno na cały świat w dniu dzisiejszym. Zajęcia z etykiety, zajęcia z fotografii, no i na koniec była nauka tańca menueta. Przy tym stroiłyśmy te piękne suknie, to robiłyśmy same. Suknie, tak, proszę Państwa, suknie w tamtych czasach do menueta, to czym była bardziej wystrojona, miała więcej koronek, więcej falbanek, więcej jakichś pasmanterii, to była bogatsza rodzina. Nasze suknie są pięknie wystrojone. Także dzisiaj jesteśmy bogate. Zakończeniem i podsumowaniem wszystkich działań było wykonanie przez uczestników projektu historycznego menueta w charakteryzacji i strojach z epoki.
pomysł zrodził się właściwie z odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta Lubania, którzy przychodzili, pytali się, czy by właściwie nie zorganizować szkoleń, cyklu szkoleń dla osób starszych, przebywających już na emeryturach, często mających dużo wolnego czasu i chcieliby spędzić z osobami, którzy też mają ten czas, podzielić się swoim doświadczeniem, wymianą jakichś myśli, poglądów. W tamtym roku, w kwietniu 2010 roku, przeprowadziliśmy badania ankietowe, z których wynikało jasno i klarownie, w jakim kierunku miałyby być szkolenia przeprowadzone. Językowe, kurs tańca, kurs szycia, krawiectwa i stąd pomysł na napisanie tego projektu. To miało być coś też na miarę takiego uniwersytetu XXI wieku, jednak pewne wytyczne z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego korzystaliśmy z dofinansowania, nie pozwolił tak szerokiej skali rozwijać. Zrobiliśmy mniejszy, kilkumiesięczny projekt, który też cieszył się uznaniem i zainteresowaniem. Wartość projektu nie przekroczyła 50 tysięcy złotych i w całości była sfinansowana z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Tak jak widać, najwięcej zadowolenia może przyniosły mi te szycie strojów, jak również nauka tańca, bo efekt od razu było widać. Natomiast warsztaty przedsiębiorczości miały na celu jakby przygotowanie, nauczenie, jak przygotować spotkanie, zaprosić gości, przygotowanie zaproszeń, różnych tam też właściwie tematów związanych z prowadzeniem też działalności gospodarczej, aczkolwiek nie pod tym kątem, żeby zakładać tą działalność, ale żeby też znaleźć alternatywę spędzania wolnego czasu. Powiem szczerze, że chyba byłam najmłodszą uczestniczką, bo jeszcze nie mam 45 lat. Na początku było tak troszeczkę dziwnie, no bo to jednak już były, są babcie, ja jeszcze nie. I pierwsze zajęcia były takie, no troszeczkę byłam skrępowana, ale potem to już poszło jak po maśle. Etyka, co dużo człowiek się dowiedział, również no taniec. Uwielbiam tańczyć, no i mile spędziłam ten czas. Szkoda, że koniec tak, odtańczyłyśmy tego menueta, ale już przemawiając do ogółu, to już prosiliśmy pana burmistrza o jeszcze. I pan burmistrz zgodził się, że coś pomyślą, coś jeszcze zrobią dla ludzi z takim peselem jak ja. Nas osób było 30. 30 było nas osób, ale tak jak rozmawiamy z koleżankami, no nie wszystkie wiedziały, bo tak jakoś to był ten nabór przed świętami, ale okazuje się, że jeżeli teraz już zrobią, to więcej mamy takich naszych znajomych, które będą chciały przyjść i coś pokazać, zająć czas. Czas był bardzo miły, bardzo grupa fajna, zgrana, także no wszystko było fajnie. Zachęcam wszystkich mieszkańców Lubania, bo to jest tylko dla mieszkańców Lubania, chętnych o przybycie do Łużyckiego Centrum i zapisać się, dowiadywać się, bo to nie było tak, że są reklamy, jest w gazecie, jest w telewizji. To nie jest tak, że to z nieba spadło. Trzeba się tym interesować, przyjść, zapisać się i być. Przede wszystkim należy pogratulować paniom samozaparcia, chęci i organizatorom tego, że udało się takie zajęcia zorganizować. Gratuluję pomysłu, gratuluję wykonania.
No i życzę oczywiście kontynuacji, może nie w tej formie, jaka była dotychczas, bo myślę, że pomysłów tak wśród pani, jak i pracownic Łużyckiego Centrum Rozwoju jest bardzo wiele. Ja przy okazji chciałbym powiedzieć, że ten taniec, oczywiście znaliśmy go z filmów różnych kostiumowych, ale mało kto, podejrzewam, mógłby go nazwać menuetem. Teraz już wiem, na czym menuet polega. Jeszcze raz mówię, no, gratuluję pomysłu, gratuluję wykonania i proszę o więcej. Unia Europejska ma zapewnione środki na to, żeby tak zwane miękkie projekty, między innymi adresowane do osób, które tutaj powiedziano, że to jest 45+, w jakiś sposób zintegrować, żeby je aktywizować. Wierzę w to, że kreatywność tak pań z Łużyckiego Centrum Rozwoju, jak i kreatywność naszych mieszkańców, którzy jakby łapią się w ten pułap 45+, jest ogromna. No a jak ktoś wierzy i chce, to w góry jest w stanie przenosić, więc sądzę, że to jest jeden pierwszy tego typu projekt, ale nie ostatni i że będziemy mieli tego typu projektów kontynuację w kolejnych latach, no, mam nadzieję, że już niebawem.